W ramach realizacji projektu Naucz się teatru, realizowanego w programie PEGAS – Edukacja pozaszkolna w Warszawie, zapraszam na cykl spotkań warsztatowych z realizatorami Śródmiejskiego Teatru Muzycznego. Gościem pierwszej rozmowy będzie absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie studentka na Uniwersytecie Warszawskim Wydziału Judaistyki. Ukończyła charakteryzację i wizaż w Szkole Artystycznej we Wrocławiu. Współpracowała m.in. z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Miejskim w Lesznie, Warszawskim Teatrem Ateneum. Obecnie pracuje w Teatrze TR Warszawa. Moim gościem jest charakteryzatorka, twórca charakteryzacji spektakli Śródmiejskiego Teatru Muzycznego, Dominika Zatońska-Mosior. Czy jesteś perfekcjonistką? Myślę, że w pracy często tak. Ale to jest chyba jedyny obszar w moim życiu, w którym jestem perfekcjonistką. Na co dzień zdecydowanie nie. Dobrze, ale bardziej koncentrujemy się mimo wszystko na twojej pracy. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych, w ramach których rozmawiamy, to przede wszystkim młodzież szkolna, która jest właśnie w takim momencie swojego życia, gdzie wybiera dalszą drogę, przede wszystkim swoją zawodową. Czy ty od zawsze wiedziałaś, że będziesz wykonywała taki zawód? Nie, absolutnie nie. Przez długi czas myślałam, że będę psychologiem. Zresztą też ukończyłam takie studia. Chociaż tak naprawdę moja miłość do teatru pojawiła się w zasadzie chyba w liceum. Ja pochodzę z małego miasteczka, gdzie nie było teatru. Na szczęście trafiłam na wspaniałą polonistkę, która zabierała nas poza zajęciami na sztuki do Teatru Kochanowskiego w Opolu. I tam już poczułam, że coś jest na rzeczy. Później, kiedy przeprowadziłam się na studia do Wrocławia, miałam większą styczność z teatrem. Często chodziłam tam do Teatru Polskiego, który jeszcze wtedy istniał na świetnym poziomie. No i już czułam, że rzeczywiście ta przestrzeń teatralna gdzieś, myślę, że jest taką, w której ja bym się odnalazła i z którą na pewno chcę mieć coś do czynienia. A który moment twojego życia był, bo to, że wyjazdy, szkolne wyjazdy do teatrów to był swego rodzaju zapłon w stronę w ogóle miłości do sceny. To który moment był tym, w którym postanowiłaś faktycznie postawić pierwsze kroki w zawodzie? Pierwszy moment to był taki, kiedy nawet jeszcze nie skończyłam szkoły charakteryzacji, ale podczas studiów, jak każdy przeciętny student, albo przynajmniej większość, dorabiałam sobie w gastronomii, gdzie poznałam chłopaka, który pracował także w teatrze. Pracowałam wtedy w gastronomii w kinie, to była kinowa kawiarenka. On był tam operatorem i powiedziałam mu tak nieśmiało o swoich planach i on wtedy zapoznał mnie z charakterką Teatru Współczesnego we Wrocławiu. I tak naprawdę ona wpuściła mnie trochę na głęboką wodę. No, ponieważ kiedyś zapytała, co robię w weekend. Powiedziałam, że nie mam żadnych planów i ona powiedziała mi, że w takim razie zrobię za nią zastępstwo. No i wtedy już wiedziałam, że to będzie to. A no to jak wyglądały pierwsze kroki w teatrze, nie mając jeszcze szkoły? To była wymagająca charakteryzacja, czy to były jakieś absolutne podstawy, którym mogłaś podołać bez większej edukacji? Nie, no oczywiście to myślę, że byłoby trochę nieodpowiedzialne z jej strony stawianie mnie przed czymś bardzo wymagającym. Więc rzeczywiście były to podstawy, ale wtedy nauczyłam się też kontaktu z aktorami i w ogóle jak wygląda ta praca. No i później już poszłam do szkoły charakteryzacji. Okay. Co to była za szkoła? To była szkoła Marzeny Daleckiej, szkoła artystyczna na kierunku wizaż i charakteryzacja. Cały czas Wrocław? Cały czas Wrocław, ponieważ wtedy nadal studiowałam psychologię i nie chciałam rezygnować z tych studiów, więc łączyłam te dwie szkoły. Ile lat trwała edukacja? To była szkoła roczna. Ale ja też już wtedy starałam się stawiać swoje takie pierwsze kroki poza szkołą.
Robiłam też wtedy dyplom w PWST, czyli w ówczesnej jeszcze wtedy szkole, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. No i uważam, że tak naprawdę praktyki zawodowe są dużo ważniejsze i cenniejsze niż sama edukacja taka teoretyczna w szkole. Chciałem zapytać, czy bardziej edukacja jest clue sprawy, czy to doświadczenie, bo chyba w zawodzie artysty przede wszystkim doświadczenie odgrywa tą znacznie ważniejszą rolę. Czy pracując, bo jesteśmy jakby związani współpracą w Śródmiejskim Teatrze Muzycznym, czy przed tą naszą współpracą miałaś styczność z teatrem muzycznym od strony swojej pracy? Z teatrem muzycznym czy musicalowym stricte nie, ale miałam styczność, mieliśmy razem, w teatrze w Lesznie ze spektaklami, mogę powiedzieć, w dużej mierze muzycznymi. Współpracowaliśmy wcześniej w Teatrze Miejskim w Lesznie przy spektaklach Abonament na szczęście i Tajemnica Tomka Sojera. To były spektakle tak zwane mało obsadowe. Natomiast Śródmiejski Teatr Muzyczny to zazwyczaj obsada około 30-osobowa. Nie więcej. Czy ilość ma znaczenie? No ilość ma ogromne znaczenie, bo tutaj mówisz, że to były spektakle mało obsadowe. Dla mnie, jako osoby, która pracuje teraz w teatrze dramatycznym, spektakle 12-osobowe są spektaklami wieloobsadowymi, a mało obsadowe to są takie, gdzie są 2-3 osoby, więc ta perspektywa też różni się w zależności od tego, w jakim teatrze działamy. Rzeczywiście obsada 30-osobowa jest bardzo wymagająca, ponieważ trzeba to bardzo dobrze logistycznie też rozplanować, kolejność charakteryzacji, zaplanowanie wszystkich postaci. To kiedy są te zmiany, kto gra w której scenie? Zacznijmy od początku, okay. Bo jesteśmy tu po to, żeby opowiedzieć naszym widzom, słuchaczom, jak powstaje teatr muzyczny, jak powstaje spektakl musicalowy, właśnie z perspektywy osób, które są zaangażowane w jego produkcję. Więc co jest pierwszym krokiem w pracy charakteryzatora odpowiedzialnego za opracowanie strony wizualnej postaci? No jeśli mówimy o teatrze muzycznym czy musicalowym, czyli tak jak ja pracuję tutaj w Śródmiejskim, no to najważniejsze dla mnie jest oczywiście przeczytanie libretto czy scenariusza. Libretto bardziej, mówimy o libretto. No i zastanowienie się nad całym przebiegiem spektaklu. Przede wszystkim zastanawiamy się, gdzie spektakl jest osadzony, w jakiej czasoprzestrzeni, który to jest wiek, bo dla mnie bardzo ważne w pracy jest to, żeby postać była realna, żeby ją osadzić. A co jest pierwsze, zapoznanie się z treścią, z materiałem, czy rozmowa z reżyserem? No to tak pytam z czystej ciekawości. Myślę, że to wygląda tak. Rozmowa z reżyserem, czytanie libretta i rozmowa z reżyserem. Okej. To o czym jest ta rozmowa? Czego dowiadujesz się w tej pierwszej rozmowie? No w pierwszej rozmowie... Ja wiem, tylko ci nie powiem. No myślę, że ja też wiem, bo odbyliśmy takie rozmowy. Nie jedną. Dowiaduję się przede wszystkim, jakie masz oczekiwania z mojej strony. No jest to wspólne ustalanie, jak mają wyglądać postaci, na co możemy sobie pozwolić. Ja też lubię wiedzieć, jaki ta postać ma charakter, bo dla mnie charakteryzacja nie jest tylko wyglądem, ale ona musi być kompatybilna z charakterem postaci, więc chyba pytam o to. Wydaje mi się, że może i dlatego nazwa... tegoż charakteryzacja, ma znaczenie. Okej, czytasz scenariusz, libretto. Libretto jest formą scenariusza w teatrze muzycznym, to taka ciekawostka. I potem spotykamy się ponownie, rozmawiając już o konkretach. Przychodzisz na tę rozmowę po przestudiowaniu scenariusza już z konkretami, już z jakimiś propozycjami, projektami? No jeśli wcześniej już rozmawialiśmy o tym, to tak, ale może to być też trzecia rozmowa z kolei. I wtedy zazwyczaj ja proponuję coś reżyserowi, czyli tobie. Ty proponujesz coś mnie, no i wydaje mi się, że ustalamy po prostu razem.
No i kolejną rzeczą jest to, że ja już przygotowuję jakby plan tej charakteryzacji, tak naprawdę cały wygląd, chociaż tutaj mamy też podział, ja zajmuję się bardziej charakteryzacją twarzy, a mamy jeszcze fryzjera, który odpowiada za fryzury, więc w tym wypadku ja raczej się w to nie mieszam. Okej, a czy co jest uzupełnieniem czego? Czy fryzura jest uzupełnieniem charakteryzacji, czy charakteryzacja fryzury, czy kostium jest uzupełnieniem twojej pracy? Ja myślę, że charakteryzacja i fryzura jest elementem charakteryzacji, tak samo ważnym jak charakteryzacja twarzy. Mhm. Zwykle ja robię te obydwie rzeczy, ale w związku z tym, że tutaj jest zwykle naprawdę bardzo dużo pracy, to mamy ten podział, ponieważ Tomek jest chyba większym specjalistą niż ja od fryzur. Czy kostium jest uzupełnieniem charakteryzacji, czy charakteryzacja kostiumu? No ja myślę, że one wzajemnie się uzupełniają, że charakteryzacja bez kostiumu no, nie ma za bardzo racji bytu, ale kostium bez charakteryzacji też jest niepełny. Okej, a czy w takim razie ty przygotowując swoją pracę poznajesz wcześniej projekty kostiumów? Jest to dla ciebie jakiś element też wyjściowy do realizowania warstwy wizualnej? Tak, no oczywiście kostium jest bardzo ważny dla mnie, jest to bardzo ważna informacja. Różnie to wygląda właśnie też w zależności od teatrów, bo często kostiumograf czy scenograf no też ma jakby dużo do powiedzenia w kwestii charakteryzacji. Na szczęście tutaj ja mam bardzo dużą dowolność. Tak, my mamy w tworzeniu projektów charakteryzacji. Dowolność, ale też tak pytam z perspektywy... Pytam, ponieważ masz jakby doświadczenie no, z pracy w innych teatrach, więc tak też chętnie usłyszę, jak to wygląda poza Śródmiejskim. No poza Śródmiejskim w Teatrze Dramatycznym zwykle to wygląda tak, że to scenograf czy kostiumograf przychodzi już często z pomysłami na charakteryzację i tak naprawdę wspólnie ustalamy, ale no główny chyba głos ma on. Czy ona, dlatego bardzo lubię pracować tutaj, bo tutaj ja mogę projektować praca to twórcza. Sama. Mhm. Tak, i ta praca jest bardzo twórcza, kreatywna. Wydaje mi się, że z racji też bardzo często rozmachu, który towarzyszy spektaklom muzycznym, podział obowiązków w takich produkcjach jest bardzo konkretny i tutaj absolutnie niezależnym pionem twórczym jest tak zwany pion make-upu, czyli fryzura twarz. Fryzura, charakteryzacja i tutaj jakby oczywiście kostiumolog uzupełnia no w celu uspójnienia tego, ale zdecydowanie zawsze ja też tak byłem nauczony, że charakteryzator jest od tego, żeby wykonać projekty, wykonać charakteryzację i oddać ją w dniu premiery widzom. Okej, czy robisz rysunki projektowe, czy są na przykład próby z aktorami charakteryzacji wcześniej? Raczej to są próby charakteryzacji. Moim zdaniem można robić sobie face charty, czyli właśnie takie projekty makijażowe, ale dla mnie bardziej jakby trafne jest po prostu zbieranie inspiracji. I później, w zależności od tego, jak wygląda aktor, wolę dopasować coś po prostu z tych inspiracji i stworzyć coś takiego na szybko i na bieżąco, niż przygotowywanie się takie stricte, dokładne. Wolę jednak taką pracę twórczą na bieżąco. A jak wygląda pierwsze spotkanie z aktorem? Ta pierwsza próba? Czy... To, no bo wydaje mi się, że jest to w ogóle bardzo emocjonujący moment, bo dla wszystkich nas pracujących w teatrze każdy etap powstawania spektaklu i to, że możemy go obserwować od środka i patrzeć, jak się rodzi nasze wspólne dziecko, jest to w sumie mega, mega emocjonujący moment. Jak reagujesz na aktorów, jak oni reagują na twoją pracę, na efekt twojej pracy? W końcu charakteryzacja to też jest dla nich bardzo znaczący element ich pracy scenicznej.
Tak, jest sporo takich aktorów, dla których ten wygląd jest bardzo ważny i też jest ważny dla tworzenia tej ich postaci. Są też tacy aktorzy, dla których ta charakteryzacja nie odgrywa dużej roli. Wtedy jakby ja to szanuję i po prostu zostawiamy temat. Oczywiście wolę takich aktorów, dla których ta charakteryzacja jest bardzo ważna, bo wtedy też rozmawiamy wspólnie nad tą postacią. Aktorzy też mają swoje propozycje i ta współpraca przebiega wtedy łatwiej i owocniej. To pierwsze spotkanie, no to w zależności, czy my się wcześniej znamy, czy ja już współpracowałam kiedyś z danym aktorem, czy nie. No jeśli nie, to spotkanie pierwsze jest takie zapoznawcze, zwykle też bardziej zachowawcze, ponieważ nie znamy się i jesteśmy w takiej roli jednak oficjalnej. A czy dopuszczasz zdanie aktora, czy ostatecznym zdaniem jednak jest zdanie reżysera? No zdanie aktora jest też dla mnie bardzo ważne, ponieważ jego komfort może się przełożyć na rolę, a wszyscy gramy jednak do wspólnej bramki i ten efekt końcowy jest najważniejszy. To jest też często trudne do pogodzenia, na przykład zdanie scenografa i aktora czasami jest niestety rozbieżne. No i tutaj wtedy pojawia się problem, kogo słuchać. Chyba reżysera. No tak, tylko że znaczy tutaj akurat mówiłam o scenografii, na szczęście z reżyserem jako tobą mogę się dogadać, ale nie ze wszystkimi tak jest. Celowo powiedziałam, że zdanie reżysera, ponieważ już scenograf padł, więc ktoś jeszcze chyba nad tym wszystkim stoi. No tak, tylko nie zawsze reżyser jest tak zainteresowany charakteryzacją jak ty, żeby się w to mieszać i wtedy oddaje sprawę po prostu scenografowi. Mam kilka pytań, o napisanie których poprosiłem uczestników naszych pegazowych warsztatów. Dobrze. Czy są osoby, które trudniej ucharakteryzować? Nie wiem, czy tutaj chodzi o fizis, czy o charakter. Mówmy o jednym i drugim. No, wydaje mi się, że pewnie o fizis, nie o to, że się aktor wierci, bo ma ADHD i dlatego go trudniej przywiązać do fotela. Ale czy spotkałaś się w swojej pracy z czymś takim? Że nie wiem, na przykład rola wymagała zgolenia zarostu, a gęstej brody albo ścięcia włosów, a aktor absolutnie był na nie i trzeba było szukać jakiegoś porozumienia. Tak, no oczywiście zgadza się. No i aktor też ma do tego pełne prawo, żeby nie chcieć do roli ścinać zarostu czy włosów, bo na przykład ma kontynuację w serialu albo może po prostu nie mieć na to ochoty, bo tak dobrze się czuje. No i wtedy zwykle po prostu zmieniamy koncepcję albo szukamy jakiegoś rozwiązania innego. Zdarzyły się przypadki, peruka. Że reżyser czy scenograf byli nieugięci? Albo golimy zarost, albo tutaj nie, ale czasami zdarzają się takie przypadki, że scenografowie czy scenografki no rzeczywiście są nieugięte, tak jak powiedziałeś. Mamy próby generalne, zazwyczaj powinny być 3. W teatrze muzycznym bardzo często jest to praktycznie okres około tygodnia, 2 tygodni prób generalnych, z czego część tych prób otwiera się już dla widzów. Oczywiście tym próbom towarzyszą również charakteryzacje? Tak, no oczywiście. Próba generalna, jak sama nazwa wskazuje, jest próbą już taką pełną w zasadzie z udziałem wszystkich realizatorów i też z efektami ich pracy. Jest jeszcze jeden element, który może dodać albo odebrać twojej pracy na scenie. Światło? Tak, dokładnie. Jest to światło, bo na dobrą sprawę po raz pierwszy, kiedy aktor stanie w świetle scenicznym, widzimy, czy efekt zamierzeń twojej pracy i twoich projektów ma faktyczne uzasadnienie i sens. Często światło komplikuje? No dobrze też zapoznać się wcześniej z koncepcją świateł, porozmawiać z reżyserem świateł, czy zobaczyć jakąś próbę, gdzie już to światło mamy i możemy zaobserwować. Oczywiście tak naprawdę w pełni widać to dopiero wtedy, kiedy aktor w pełnej charakteryzacji wyjdzie na scenę. No ale wcześniej, jeśli ktoś już ma jakieś pojęcie, wiemy, czy na scenie jest ciemno, czy jasno, jakie to światło ma odcień. No i w zależności od tego dopasowujemy trochę, no w dużej mierze charakteryzację.
pod to, bo jeśli na przykład na scenie jest bardzo ciemno, no to wiadomo, że ta charakteryzacja też musi być bardziej wyrazista. Z kolei jeśli jest bardzo jasno, no to też w zależności od tego, jak jest poprowadzone światło, może nam tę charakteryzację zjeść albo wydobyć. Czyli ten, załóżmy sobie 2 tygodnie pracy tej takiej generalnej w teatrze, do samego końca jest moment zmian? Czy też czas na zmiany? Może tak, bo może być 2 tygodnie idealnie, ale... Czas na zmiany jest tak naprawdę do dnia premiery. A po? A czasem i później. Czasem i później, dlatego że może okazać się, że nie wszystko może być, nie wszystko możemy zdążyć zrobić. Bywają i takie premiery, kiedy, szczególnie na przykład teraz podczas pandemii, kiedy premiera odbywa się i tak naprawdę jeszcze później jest coś ulepszane, bo można coś ulepszyć i to jakby dobrze zrobi temu spektaklowi, więc w zasadzie dlaczego tego nie zrobić? Pracując przy naszej ostatniej produkcji, przy Les Misérables, w Śródmiejskim Teatrze Muzycznym, ile mieliśmy około 40 aktorów na scenie, ile osób pracowało nad charakteryzacją? Pracowałyśmy we trzy. We trzy zajmowałyśmy się charakteryzacją twarzy. Mhm. Był do tego jeden fryzjer, który zajmował się charakteryzacją włosów. No i my też pomagałyśmy mu trochę. Czy jest jakiś podział, że ktoś konkretnie odpowiada za przygotowanie głównych ról, nie tylko u nas, generalnie w teatrze? Czy są przypisane osoby, które, nie wiem, mają większe doświadczenie w tej pracy, czy osoby, które są, nie wiem, bardziej wykwalifikowane w robieniu siwizny i tym podobnych zabiegów? Czy jest to po prostu może kwestia, nie wiem, dyżuru, kto przyjdzie tego dnia do pracy, do teatru i cały pion jakby charakteryzatorski jest wyszkolony w charakteryzacjach konkretnych postaci do konkretnych spektakli? To znaczy tak, w teatrze dramatycznym, na przykład w którym ja teraz pracuję, w Teatr Warszawa, jesteśmy głównie we dwie. Jesteśmy na etacie, więc tak naprawdę my nie mamy zespołu charakteryzatorskiego zmieniającego się. No więc to jest tak, że my zwykle potrafimy wykonać charakteryzację wszystkich postaci, w razie czego, jeżeli komuś coś się stało, komuś coś wypadnie, zachoruje, no to ta druga osoba musi być w stanie zrobić wszystko. No tutaj w przypadku Śródmiejskiego to zwykle ja ustalam kolejność charakteryzacji, kto do kogo przychodzi. Czasem jest tak, że to też wynika z tego, na przykład kogo aktor bardziej preferuje. I to jest całkowicie normalne i naturalne, uważam. I to w zawodowym teatrze też ma, tak, ma miejsce? No. Mhm. Oczywiście, czasami aktor na przykład woli, żeby charakteryzowała go dana osoba. Z kolei ktoś inny woli przyjść do tej drugiej osoby. Absolutnie trzeba zachować do tego dystans i nie brać tego personalnie, bo to jakby no nie jest też zwykle kwestia umiejętności tego, że ktoś robi coś lepiej czy gorzej, tylko po prostu preferencji aktora, też do tego dochodzi, wydaje mi się, taka chemia czysto międzyludzka. Bo wydawałoby się, że praca charakteryzatora spektaklu kończy się z momentem trzeciego dzwonka i wejścia aktora na scenę. Tak, tak, tak jest ogólne jakby, ogólnie przyjęta myśl. Natomiast w Nędznikach główna postać Jean Valjean jest to postać, która dojrzewa razem z trwaniem akcji, starzeje się. Więc tak naprawdę w trakcie trwania spektaklu jesteś odpowiedzialna za dbanie o cały czas do samego końca, do ostatniej sceny, o również upływ czasu na twarzy Valjeana. Bardzo często były to bardzo szybkie zmiany. Jak to wyćwiczyć? Jak dojść do tego? No właśnie tutaj chyba dochodzi do głosu ten mój perfekcjonizm, o którym wspomniałeś na początku. No tak, że ja często tutaj stawiam sobie trudne zadania i nie tylko sobie, ale też dziewczynom, które ze mną współpracują, bo miałyśmy akurat taki podział, że za charakteryzację i za postarzenie samo Jean Valjeana była odpowiedzialna moja koleżanka Karolina. Ja natomiast postarzałam równocześnie Javerta. No i
praca charakteryzatora zdecydowanie nie kończy się z trzecim dzwonkiem. To nie jest tak, że spektakl się zaczyna, my już siadamy i myślimy sobie, o, poszło, super. No nie. Podczas spektakli, takich jak tutaj, jest w trakcie naprawdę dużo zmian, które też no, ja wymyślam razem z Antkiem. Czasami wydaje się, że są to zmiany niemożliwe. Jak dojść do perfekcji? No na pewno trzeba to po prostu kilka razy przepróbować, dlatego tak ważne jest to, żeby już 2 tygodnie czy tydzień wcześniej odbywały się te próby generalne, a wcześniej też próby z charakteryzacją, żeby móc kilka razy sobie to przećwiczyć. Były takie momenty w tym spektaklu, kiedy na Valjean schodził ze sceny, była jakaś minuta 15 do ponownego wejścia. I to nie był tylko i wyłącznie czas na charakteryzację, ale również na zmianę kostiumu, więc tak bardzo często to było kilkanaście sekund na nie wiem, dołożenie siwizny, dorobienie zmarszczek. Tego się człowiek chyba uczy całe życie, mam wrażenie. Znaczy, z perspektywy osób młodych cały czas jeszcze, no to takie to nasze życiowe doświadczenie jest, jakie jest, ale można osiągnąć perfekcję w tym? Czy można się wyłożyć w którymś momencie? No myślę, że zawsze można niestety się wyłożyć. A czy każdy spektakl zaskakuje? Oj tak, każdy spektakl jest inny. No nie można niestety uzyskać tej powtarzalności w pełnym zakresie. No często to wygląda tak, że rzeczywiście ktoś rozbiera aktora, on po prostu stoi tak. Ktoś go rozbiera i ubiera już w kolejny kostium i gdzieś tam między nogami tych osób, które go przebierają, rozbierają, stoi charakteryzatorka, która często na przykład w ciemności albo z małą latareczką, bo czasami nie ma warunków w kulisie na to, żeby mieć pełne oświetlenie, tak jak tu. Dokładnie, tak jest. Jeszcze bardzo taki charakterystyczny obrazek jest na, no najczęściej możemy oglądać go na YouTubie, jak są materiały zakulisowe, to jest w trakcie takiej przebiórki, o której mówisz, czyli jest osobna osoba od butów, osobna od góry kostiumu, charakteryzacja fryzury, bo częste zmiany peruk. W ogóle musical, mam wrażenie, jest taki bardzo charakterystyczny pod kątem zmian wizualnych albo takiego bogactwa wizualnego w kwestii fryzury i make-upu. No to bardzo często jeszcze jest taka osoba, która podaje ręcznik i bidon. Na przykład. O, więc tak naprawdę aktor jeden w kulisie w 30 sekund ma sztab kilku na pewno osób, które dbają o to, żeby jak najszybciej zmienić tą warstwę wizualną przed wejściem, ponownym wejściem na scenę. Czy to jest, czy masz takie poczucie, że jesteś taką zakulisową personą, po prostu zrobiłam swoje i wyszłam? Czy ta praca w jakiś sposób, no bo nie wychodzisz codziennie na scenę, nie kłaniasz się. Zazwyczaj taka zasada panuje na premierze, kiedy na scenie widzimy wszystkich realizatorów spektaklu. Czy to jest jakaś, no nie chcę nazwać tego ujmą, ale czy to jest krzywdzące, że tak naprawdę aktor zbiera oklaski? Nie wiem, czy to jest krzywdzące. Tak naprawdę wszyscy realizatorzy, którzy pracują, jakby wiedzą, jaki jest efekt tej pracy i samo to już jest satysfakcjonujące. Rzeczywiście to jest bardzo miłe, kiedy jest się wywołanym podczas premiery, co nie jest w każdym teatrze, podczas premiery. Naprawdę? No, oczywiście, że nie. Podczas premiery na scenę, czy w ogóle wspomniane jest nazwisko, bo rzeczywiście jest to pewna taka forma gratyfikacji i wyróżnienia i rzeczywiście ma się wtedy poczucie, że ta praca jest gdzieś doceniona i zauważona. No co na co dzień rzeczywiście w takich realizacjach niepremierowych, tylko kiedy już spektakl dostaje własne życie i jest grany, może tego nie ma, ale ja jakoś wiesz, nie odczuwam, żeby to była jakaś ujma. Nie, na pewno tak na to nie patrzę. Bardzo często w teatrach dramatycznych aktorzy, przynajmniej ja się z tym spotkałem, charakteryzują się sami. To jest kwestia podkładów, prostych make-upów. Natomiast no, teatr muzyczny zakłada takie już bardzo charakterystyczne te charakteryzacje bardziej niż make-upy. Ile trwa przygotowanie charakteryzacji? No to bardzo zależy od rodzaju charakteryzacji. Ja akurat pracuję w takim teatrze dramatycznym, gdzie to my charakteryzujemy aktorów i raczej oni no,
nigdy chyba nie robią się sami, nie charakteryzują się sami, tak potocznie się mówi, robią się sami. Czasami się to zdarza, jeśli ktoś ma jakieś swoje przyzwyczajenia albo przychodzi na ostatnią minutę, to wtedy rzeczywiście bierze to na siebie, żeby zrobić to wcześniej we własnym zakresie. Jakie było pytanie? Pytanie było, ile trwa make-up? Ile trwa make-up, dobrze. No więc make-up trwa w zależności od, po pierwsze, ilości osób, które mamy do ucharakteryzowania. Nie, załóżmy, no tak, okej, okay, bo mówimy o tym jednym konkretnym, tak? O okay. Jednej konkretnej charakteryzacji. Mhm. To może być 5 minut, a może to być 1,5 godziny. O, właśnie do tego zmierzam. To co można robić w 1,5 godziny? W 1,5 godziny można na przykład zakładać komuś łysinę. I wtedy taka charakteryzacja rzeczywiście trwa długo, bo najpierw włosy trzeba odpowiednio przygotować pod założenie łysiny, w zależności też od tego, z jakiego materiału jest zrobiona łysina. Trzeba je upiąć i ułożyć tak, jeśli to jest na przykład cienka łysina, żeby nie było widać spod spodów wsuwek. Później trzeba ją przykleić, wygubić, pomalować, tak żeby nie było widać kontrastu między twarzą a głową. Więc to są takie rzeczy bardzo wymagające, które rzeczywiście są czasochłonne. Jest takie minimum, na które aktor musi przyjść wcześniej do teatru? No zwykle tak przyjmuje się, że aktor przychodzi minimum godzinę wcześniej przed spektaklem. Ale jeśli jest więcej aktorów, nie jest to spektakl, w którym gra, przypuśćmy, czwórka aktorów, gdzie te charakteryzacje nie są jakieś bardzo, bardzo wymagające i czasochłonne, no to aktorzy przychodzą wcześniej, żebyśmy zdążyli ze wszystkim na czas. A zdarzyło się kiedyś tak, że nie zdążyły ze wszystkim na czas? Zdarzyło się tak, że była jakaś obsuwa, wpadka, aktor wyszedł z niedoklejonym wąsem? No tak, raczej się nie zdarza, że aktor wychodzi na scenę niegotowy, ale rzeczywiście spektakl jest na przykład opóźniany o 10 czy 15 minut. Jeśli aktor przyjdzie za późno i nie zdążymy ze wszystkim się wyrobić, albo jeśli nam po drodze coś takiego się stanie, coś nie uda się i trzeba to zrobić na przykład ponownie, no to zdarza się, że spektakl jest o kilka minut opóźniony. Mhm. Mam jeszcze jedno pytanie, które bardzo mnie zainteresowało. To pytanie od naszych młodych warsztatowiczów. Czy tworząc charakteryzację dla postaci można wyrazić tym samego siebie? Myślę, że można, ale w pewnych określonych ramach. No bo nie jest to praca taka zupełnie nie pozbawiona jakichś ograniczeń, no bo znajdujemy się w konkretnej jakiejś epoce, w konkretnym czasie. No więc to jest, tak powiedziałabym, do pewnego stopnia. Nie wiem, czy to jest takie wyrażanie się, ja bym to nazwała bardziej może takim artystycznym spełnieniem. A masz jakieś ulubione formy charakteryzacji? Robienie ran, zwłok, siwizn, podkreślanie urody? Tak naprawdę lubię wszystko, bo wszystko jest dla mnie wyzwaniem i też nie wyobrażam sobie, żebym robiła ciągle to samo, czyli tak na przykład właśnie mówisz tutaj o upiększaniu. No ja lubię czasem też pobrzydzić. A widzisz siebie w innej pracy? Nie. I to jest najlepsza puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję.